Orędzie 393 Dongo Komo 12 listopada 1988 roku: Wspomnienie świętego Jozafata, biskupa i męczennika. Będziecie prześladowani, najmilsi synowie ponieważ nadeszła wasza godzina dlatego jesteście coraz bardziej wzywani do cierpienia. Jezus zaprasza Was. Do podążania za Nim drogą na kalwarię. Widzę, jak wielki jest krzyż, który musicie dziś nieść i dlatego z moją matczyną czułością stoję blisko każdego z Was. Nie pozwólcie, by ogarnęło Was zniechęcenie. Mój przeciwnik uderza Was, posługując się często dobrymi ludźmi i tymi, którym na różne sposoby dobrze czyniliście. Czasem posługuje się też Waszymi współbraćmi. Nadeszły przepowiadane przeze mnie czasy, gdy kapłani, którzy mnie czczą, słuchają, idą za mną, są wystawiani na pośmiewisko, pogardzani, zwalczani przez innych kapłanów, chociaż i ci też są moimi szczególnie umiłowanymi synami. Jesteście zatem wezwani do wejścia do ogrodu Getsemani z Jezusem, waszym bratem, który w Was Chcę przeżyć ponownie bolesne godziny swej wewnętrznej agonii. Zakosztujcie wy również goryczy jego kielicha i powtórzcie z nim w synowskim oddaniu Ojcze, nie nasza, lecz twoja wola niech się stanie. Przygotujcie się na przeżywanie niewymownego cierpienia opuszczenia przez najwierniejszych, wystawienia na pośmiewisko przez współbraci, odsunięcia na bok przez przełożonych, zwalczania przez przyjaciół, prześladowania przez tych, którzy poszli na kompromis ze światem i przyłączyli się do tajemnego zastępu masonerii. Nie pozwólcie jednak by ogarnęło was zniechęcenie. To są czasy odwagi i świadectwa. Wasz głos powinien przekazywać w coraz silniejszy sposób słowo Ewangelii, i wszystkie prawdy wiary katolickiej. Musicie demaskować błędy, jakiekolwiek by nie były, pokonywać podstępne zasadzki, odrzucać wszelki kompromis z duchem świata, dawać wszystkim przykład wierności Chrystusowi i jego Kościołowi. Nadeszły czasy, w których powinniście kochać i uwielbiać Jezusa Ukrzyżowanego. Noście go zawsze w sobie. I ukazujcie wszystkim jako jedynego zbawiciela i odkupiciela. Tylko w Jezusie Ukrzyżowanym znajduje się możliwość Waszego ocalenia. Nie pozwólcie, by ogarnął Was lęk. Nadszedł czas Waszego złożenia siebie w ofierze. Będziecie prześladowani. Więcej jeszcze, ci, którzy się Wam przeciwstawią, przeklną Was. Wzgardzą wami, odsuną was na margines. Wasi prześladowcy będą sądzić, że to, co czynią miłe jest Ojcu Niebieskiemu, a nawet mnie waszej niepokalanej mamie. To stanowi część mrocznych czasów, w których żyjecie, ponieważ wchodzicie obecnie w najboleśniejszą i najciemniejszą fazę oczyszczenia. Wkrótce Kościół zostanie wstrząśnięty straszliwym prześladowaniem, nowym, jakiego do dziś nigdy jeszcze nie zaznał. Żyjcie modlitwą, żyjcie w ufności, przeżywajcie drogocenną godzinę waszego kapłańskiego składania siebie w ofierze ze mną, waszą czułą mamą. Gromadzę was wszystkich w ogrodzie mojego niepokalanego serca, aby ofiarować was Ojcu Niebieskiemu, jako miłe mu dary ofiarne dla zbawienia świata.